Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie Was witam na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, właściwie Prezydium Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny Andrzej Wiśniewski, radny Krzysztof Kosiński, ja Sławomir Szymański. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, dziękuję za przybycie, ale jednocześnie sami Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że patrząc na najbliższe posiedzenie sesji Rady Miejskiej, patrząc na porządek obrad, widać doskonale, ile w tym porządku obrad jest kilka bardzo ważnych tematów, projektów uchwał, które zostały przygotowane. My dzisiaj w szczególności chcielibyśmy się skoncentrować na dwóch kwestiach. Na projekcie uchwały w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. No i projekt, który się też pojawił w ostatniej chwili, w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, oddaję panu Andrzejowi głos. Witam Państwa. Ja pozwolę sobie jednak zdjąć na czas mówienia tę maseczkę. Jestem ozdrowieńcem, więc myślę, że też nie zarażam. Więc proszę Państwa, tak naprawdę powodem zwołania tej sesji miało być opłaty za korzystanie z otwartych i zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, bo taki projekt uchwały się pojawił i głównie na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Otóż uważamy, że to, co zostało zaproponowane, mimo że, jak się to mówi, no, zostało to wynegocjowane niby z przedstawicielstwem pracodawców, myślę, że z kilku powodów jest to nie do przyjęcia. Tutaj zachowanie rządzącej większości i pana prezydenta jest trochę takim zachowaniem jak w słynnym dowcipie o rabinie, prawda, który najpierw kazał do jednoizbowego mieszkania wprowadzić kozę, po czym po jakimś czasie kazał ją wyprowadzić, no i wszyscy radośnie odkryli, jak im się zrobiło lepiej, luźniej i tak dalej. Coś podobnego próbuje się zrobić z tymi opłatami związanymi z deszczówką. Ja dzisiaj nie będę mówił o tym wszystkim, co towarzyszyło tej operacji, nie będę mówił o obligacjach, jakie wodociągi musiały wyemitować, o 60 milionach, które miasto wzięło i po którym nie ma śladu, bo nie wiem, czy Państwo znają odpowiedź, gdzie te pieniądze się podziały. No, ani szpital nie został oddłużony, ani żaden miejski problem nie został rozwiązany, natomiast pieniędzy nie ma. Natomiast dlaczego uważamy, że ta propozycja jest po pierwsze nie do przyjęcia, a po drugie jest niekonieczna, aby przyjmować ją w tej formie i w takim stopniu obciążać przedsiębiorców grudziąckich, ponieważ pamiętajmy, że jesteśmy w okresie pandemii, wszystkim nam jest ciężko jest mieszkańcom, którzy coraz trudniej sobie z tym radzą, ale ciężko jest też i przede wszystkim może przedsiębiorcom, którzy no próbują utrzymać głowy nad powierzchnią, próbują utrzymać swoje działalności, próbują utrzymać miejsca pracy dla grudziądzan, przy czym no, z miesiąca na miesiąc jest to coraz trudniejsze, mimo ogromnej rządowej pomocy. No i to miasto, które samo poniekąd jest ogromnym beneficjentem COVID-a, bo pamiętajmy, że COVID właściwie uchronił miasto przed bankructwem, sprawił, że nie musimy czasowo spłacać długów szpitala, że nie musimy podejmować decyzji o likwidacji szpitala. W przeciwnym razie musielibyśmy to robić. Także z punktu widzenia miasta pandemia jest tutaj prawdziwym błogosławieństwem. Natomiast nie znaczy to, że jest tym również dla mieszkańców. Mieszkańcom jest coraz trudniej i tym spośród mieszkańców, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność za miejsca pracy, jest naprawdę niełatwo. I w tej sytuacji obciążanie ich kolejnymi daninami
przy czym niekoniecznymi, jest po prostu, uważamy, niegodziwe. I co więcej, to wykażemy i tutaj przedstawiamy projekt uchwały, który to wykazuje i udowadnia, ponieważ akurat uchwała, którą przedstawiło miasto, ma uzasadnienie, ale tam nie ma ani jednej cyfry chyba, tam nie ma żadnego wyliczenia, nie ma żadnej kalkulacji. To jest takie ble, ble, ble i trochę bełkot. Ale takie uzasadnienie jest. My do tego dodajemy solidną kalkulację, opartą często na pewnych szacunkach, ale zapewniam, że są one wiarygodne. Jeżeli nie, to w każdej chwili pan prezydent może je zastąpić prawdziwymi danymi, ale myślę, że nie będą one wiele odbiegały od tego, co przedstawiamy. I w pierwszej wersji planowaliśmy, żeby zaproponować, aby dla przedsiębiorców na 2 lata, czyli na okres COVID-a i na okres wychodzenia odbudowy, że tak powiem, jak to się mówi, czyli na lata 2021-2022, zaproponować stawkę zerową. Ostatecznie podeszliśmy do tego trochę inaczej. Dlaczego? Dlatego, żeby nie prowokować pana Kuskowskiego do wymyślania, prawda, czego to nasza uchwała nie zawiera, albo co tu jest niezgodne z prawem i tak dalej, bo później będziemy na ten temat dyskutowali nie wiadomo jak długo. W związku z tym ograniczyliśmy się do tego, że dokładnie uchwałę proponowaną przez miasto zmieniliśmy tylko w kwestii proponowanych stawek. I tak proponujemy, aby opłaty na lata 2021-2022 wyniosły od dróg, a pamiętajmy, że deszczówka z dróg jest najbardziej toksycznym elementem, czy bo nie chcę tego nazywać ściekami, bo nowa kwalifikacja nie zalicza wód deszczowych do ścieków, ale jest to na pewno materiał dużo bardziej toksyczny niż ten, który spada na hale fabryczne, prawda, i inne powierzchnie utwardzone, żeby ta stawka wyniosła przez te 2 lata złoty 66 za metr kwadratowy. Dlaczego akurat złoty 66 tu w naszych materiałach jest precyzyjnie, dokładnie wyliczone, uzasadnione i tak dalej. Natomiast dla terenów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc dla przedsiębiorców, żeby była to stawka, symboliczna stawka 10 groszy od metra kwadratowego. Dlaczego 10 groszy? Dlatego, że nie chcielibyśmy również, aby jakikolwiek koszt związany z przygotowaniem tych materiałów, zakupem oprogramowania, tej mapy, o której tak często pan prezes mówi, że ona tutaj pozwoli nam oszacować ilość tych terenów utwardzonych i tak dalej, żeby to nie spadło na wodociągi, więc dochody z tego tytułu będą niewielkie, to będzie około 115 tysięcy rocznie i dla przedsiębiorców nie będzie to też żadne znaczące obciążenie, no szczególnie w odniesieniu do tego, co próbowano, co im proponowano. Proponujemy, aby te opłaty obowiązywały przez te 2 lata, czyli do 31 grudnia 2022 roku. I ten czas to jest dobry czas do tego, żeby się przymierzyć do tych opłat w przyszłości, do tych wyzwań, które staną przed wodociągami, przed miastem, przed mieszkańcami. Przy czym jednocześnie chcielibyśmy, aby dla mieszkańców te gwarancje nieobciążania ich opłatami za deszczówkę były dłuższe i sięgały aż roku 2025. Ale jakby to wszystko jest przed nami. Generalnie przez najbliższe 2 lata tu wszystko jest skalkulowane, wyliczone i z tego wynika, że przy tak skalkulowanych stawkach wodociągi w pełni otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tego majątku, odnosząc to do tych kosztów, które miasto ponosiło zanim przekazało ten majątek, sprzedało tę infrastrukturę i ten majątek wodociągom. Natomiast miasto przy tak skalkulowanych
środkach, nie dość, że do tego interesu nic nie dołoży, to w ujęciu dwuletnim, czyli w latach 2021-2022 i tak na tym interesie zarobi 940, około 940, czyli prawie milion złotych, więc myślę, że jest to uczciwe również z tego punktu widzenia, a przede wszystkim jest to wyjście naprzeciw, na prawdziwe wyjście naprzeciw, nie żadne pozorowane, nie żadne udawana pomoc covidowa, taka, z której nikt nie, na przykład nie może skorzystać. Tu jest prawdziwa pomoc i wyjście do problemów przedsiębiorców, którzy sami swoje wątpliwości zgłaszali. Ja ten projekt uchwały dostarczymy oczywiście radnym. Tak jak powiedziałem, zmienialiśmy tu niewiele, to znaczy również zachowałem całe uzasadnienie dla tej uchwały z uzasadnienia pana prezydenta, tutaj z bardzo niewielkimi zmianami, no, jedno zdanie praktycznie jest zmienione, mimo że tak jak powiedziałem, no z tego uzasadnienia niewiele wynika. Natomiast to, co jest istotne, to jest analiza finansowa skutków tej uchwały przez nas proponowanej dla miejskich wodociągów i oczyszczalni i dla miasta. I przekażemy to, roześlemy to do wszystkich radnych. Myślę, że jeżeli pan prezydent uzna zasadność tego, a jak wiadomo, no ostatnio nawet radni Koalicji Obywatelskiej przypomnieli sobie o istnieniu opozycji i zwrócili się do nas nawet listownie, więc myślę, że to będzie dobry krok, żeby zacząć o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, o której właściwie dzisiaj nie, bardzo krótko będę mówił, mianowicie opłaty za wywóz nieczystości, to oczywiście to, co należy zmienić, czy należałoby zmienić w tym systemie, my mówimy od zawsze, mówiliśmy od tego, od momentu, kiedy ten system był tworzony. Sądziliśmy rok temu, że on przy nowej władzy, przy tej zmianie, która się dokonuje, no wreszcie będzie można to właściwie zrealizować. Się okazało, że to były nadzieje płonne, natomiast nie zgłaszamy własnego projektu uchwały z jednego względu. Uważamy, że w tym momencie żadna podwyżka nie jest konieczna. Proponuje się podwyżkę, no, w naszej ocenie horrendalną, 40-procentową, podniesienie opłaty od osoby na 28 zł, podczas gdy widzimy i wskażemy to, takim też konkretnym wyliczeniem, na sesji przedstawimy wyliczenie, gdzie znaleźć te 8 zł, o które ma podrożeć od osoby wywóz śmieci i w związku z tym uważam, że ta uchwała nie jest konieczna, natomiast nie zmienia to faktu i z tym się oczywiście zgadzamy, że konieczne jest podjęcie prawdziwych, rzetelnych, z kalkulatorem również w ręku, ale też z wolą dokonywania zmian, jeśli chodzi o cały system, bo wiele rzeczy tu nie jest uwzględnianych. My chcielibyśmy się przede wszystkim przyjrzeć sposobowi wyłaniania operatorów. To któryś rok z rzędu trwa i cały czas się powtarza, że przetarg jest ogłaszany na koniec lata, potem oczywiście jest sezon urlopowy, więc kto ma to robić, że urzędnicy są na urlopach, potem są składane oferty, potem są protesty do tych ofert, przychodzi późna jesień, odbywa się, niby wszystko jest formalnie ok, ale wtedy miasto działa z nożem na gardle, odbywają się jakieś licytacje i tak dalej, ale moim zdaniem są to już, mają one charakter fikcyjny, bo miasto działa pod ogromną presją i ogromnym przymusem, no i wreszcie mamy to, co mamy. Natomiast ci, którzy stają do tych przetargów, ze względu na to, że to są zawsze przetargi tak organizowane w sposób nieprofesjonalny i tylko na jeden rok, no to oczywiście oni muszą to tak kalkulować, żeby tak ani nie są w stanie zaplanować większych inwestycji, które mogłyby sprawić, żeby dysponowali sprzętem, który pozwoli im zabrać jednym kursem śmieciarki trzy razy tyle
nieczystości niż dotychczas, który nie pozwala im sensownie inwestować w urządzenia do mycia pojemników, który nie pozwala im inwestować w same pojemniki, chociażby dlatego, że no muszą sobie jakby to kalkulować, że w ciągu roku musi im się to zwrócić, bo za rok nie wiedzą, czy będą jeszcze dalej działali. Myślę, że przygotowanie tego w sposób profesjonalny, przeprowadzenie na okres, no nie wiem, 3, może nawet 4 lat takiego przetargu, który dałby gwarancję tej usługi dla tych, którzy do tego przetargu stają, tam już jest, uważam, kilka złotych, które możemy zaoszczędzić i oszczędzić mieszkańcom, żeby ich tym nie obciążać. Oprócz tego, no proszę Państwa, proszę się przyjrzeć kosztom zarządów w tej spółce, wysokopłatnym stanowiskom dyrektorskim. My jesteśmy, akurat otrzymaliśmy pewne informacje, udało nam się z wielkim trudem wyciągnąć. No jeżeli koszty zarządu rosną o ponad 1 000 000 zł, czy koszty wynagrodzeń, to odejmując to, co jest skutkiem normalnej, wynegocjowanej ze związkami podwyżki, no jeżeli to jest ponad 1 000 000 zł, no to jest kolejna złotówka, którą możemy mieszkańcom oszczędzić. Tak samo jeśli chodzi o jakość, mówi się tutaj, że no jest zła jakość segregacji odpadów. No ale proszę Państwa, jeżeli w międzyczasie podejmuje się kroki, które jakby w oczywisty sposób pogarszają jakość tej segregacji, chociażby przez likwidację zbiórek mobilnych, ponieważ no, parę groszy na tym podobno można zaoszczędzić, ale jakość tej segregacji musi się popsuć, sygnalizują to szczególnie którzy zarządzają nieruchomościami wielorodzinnymi, spółdzielnia mieszkaniowa, prawda, i tak dalej, no bo taki jest skutek tego. Poza tym, no, obserwowałem czy przyglądałem się danym samego wysypiska, no tam w zasadzie dynamika sprzedaży, tutaj zerknę do tego, jeżeli chodzi o przychody na składowisku, no to w 2019 roku one wyniosły 133%, co w zasadzie no, powinno przekładać się również na zyski, jakie z tej działalności odnosimy. No teraz pod nowym zarządem ekstraligowym mam nadzieję, że to nie zaczęło wszystko funkcjonować gorzej, więc myślę, że ta dynamika jest taka lub bardzo, bardzo zbliżona. Ponadto i myślę, że tam też należy szukać oszczędności. No i wreszcie ostatnia rzecz. Mamy dwa PSZOK-i. Być może one są konieczne, nawet zakładamy, że one są konieczne, ale pamiętamy, jak ten drugi PSZOK był tworzony. No, w momencie, kiedy zdewastowano spółkę w poprzedniej jeszcze kadencji przewozową, no wtedy ona zaczęła opiekować się psami, budować schronisko dla zwierząt, sprzątać ulice i segregować odpady, prowadzić PSZOK. Wiadomo, że była to forma dofinansowania spółki transportowej. Samo przekazanie tego PSZOK-u w ręce spółki, która powinna się tym zajmować, która prowadzi PSZOK przy wysypisku, no on, oczywiście tamten w Niszku, on nie będzie taki tani jak ten przy wysypisku, no ale zakładamy, że tam też nie trzeba na niego płacić, nie wiem, 1 200 000 czy 300 000, że można to robić za 550 czy 600 tysięcy złotych, jeżeli to będzie w jednym ręku i będzie to robiła firma, która jest fachowo do tego przygotowana. I to są kolejne grosze i złotówki, które pozwolą nam oszczędzić mieszkańcom wytargania od nich kolejnych 8 zł od osoby za wywóz odpadów. Myślę, że bardzo porównywalny Toruń. No on miał opłaty na poziomie 13 zł, teraz zwiększył je na 15, no ale to ciągle nie jest nawet 20, więc myślę, że raczej tym się kierujmy i takim podejściem, również uwzględniając to, że mamy do czynienia z pandemią, z
ogromnymi kłopotami Grudziądzan, które z tego wynikają, i dorzucajmy ich dodatkowych obciążeń. Także na najbliższą, na tę sesję środową przedstawimy precyzyjne wyliczenia, skąd można wziąć brakujące pieniądze, żeby ten system się zbilansował. My na to pomysł mamy, trzeba tylko woli, żeby chcieć to zrobić, i myślę, że to będzie coś, czego bardzo ucieszą się radni Platformy Obywatelskiej, nie, radni Koalicji Obywatelskiej, którzy do nas się zgłaszają, żeby im odpowiedzieć. My oczywiście bardzo chętnie pomożemy, tyle tylko, że my o tym mówiliśmy już dawno temu, ale oczywiście będziemy to powtarzać tak długo, aż wreszcie do nich się też dobijemy. No i jest jeszcze jedna sprawa, ale dzisiaj będę o tym mówił bardzo krótko. Jest kwestia sprzedaży akcji Olimpii. Ja apeluję tutaj do wszystkich mediów. Macie archiwa, sięgnijcie do wypowiedzi moich na konferencjach, innych wypowiedzi klubowych. Od 2011. Tak, od kilku kadencji praktycznie, kiedy właśnie co roku przy każdym kolejnym budżecie mówiliśmy: ludzie, nie finansujcie w ten sposób zawodowego sportu, ponieważ kupowanie akcji spółki akcyjnej jest inwestowaniem. No, ktoś was kiedyś z tych inwestycji, z ich opłacalności będzie rozliczał, no bo pieniądze publiczne, które są inwestycją, takiej weryfikacji podlegają. Ja zresztą kilka razy apelowałem sam do pana Malinowskiego, no właśnie co roku apelowałem: panie, dokonaj pan wyceny tych inwestycji, które pan zrobił, bo pan zainwestował kilka milionów złotych, które natychmiast stały się papierem śmieciowym. Można by zażartować, że być może z tego tytułu potrzeba podnieść opłatę za wywóz śmieci, bo będą tam wywożone akcje śmieciowe, akcje kupione w Olimpii i w GKM-ie. Nie mieliśmy nic. Jeżeli miasto uznałoby, że jest bogate, stać je i chce dotować zawodowy sport, proszę bardzo, ale niech to robi właśnie w formie dotacji, a nie poprzez inwestycje, co robiło przez wiele lat. Zresztą sądziliśmy, że jeszcze pan Maciej Glamowski, kiedy był w opozycji w końcówce, no, również ten system krytykował. Sądziliśmy, że to się wreszcie skończy. No nie skończyło się. Było twórczo rozwijane i kontynuowane. I co więcej, no dzisiaj, kiedy wreszcie już wszystko jest jasne i król jest nagi i wszystko jest wiadome, my z tego tytułu mamy jakąś tam satysfakcję, no ale nie ukrywam, bardzo gorzko, bo wyrzucono 22, a tak naprawdę 23 miliony złotych w inwestycje, które okazały się mieć dzisiaj wartość śmieciowo. Ale co więcej, nadal jeszcze czeka milion złotych przecież, które nie są jeszcze ujawnione w KRS-ie, a są przewidziane w tegorocznym budżecie na ten sam proceder. Czyli na dalsze kupowanie akcji, z którymi stanie się to samo, co z akcjami poprzednio. No i tu wyjaśniając może mieszkańcom, bo to nie do wszystkich dociera. Czym innym jest oczywiście kupowanie akcji Olimpii, to te pieniądze zostały stracone i ich nie odzyskamy, ale to nie byłby najmniej jedyny sposób finansowania zawodowego sportu, ponieważ pod stołem szły ogromne pieniądze, też je by warto byłoby policzyć przez te wszystkie lata, ze spółek komunalnych, prawda, które również trafiały do tych klubów, i to jest zupełnie inna pula pieniędzy. I zgadzamy się, z tym trzeba skończyć, z tym trzeba zrobić porządek, być może rzeczywiście trzeba sprzedać, ale stawiamy jeden warunek. Najpierw trzeba głośno powiedzieć, kto to zrobił. Kto podnosił rękę za kolejnymi zakupami, za kolejnymi inwestycjami, bo to jest inwestycja. Zakup akcji w spółce akcyjnej to jest inwestycja, i kto odpowiada za to, że dzisiaj te kupowane przez lata akcje wywozimy na śmieci. Jeżeli to zostanie powiedziane, to wtedy możemy usiąść i zacząć się zastanawiać, no, co z tym dzisiaj można
można zrobić i jak ten problem rozwiązać. Myślę, że nie wiem, czy dojdziemy, czy rozwiążemy to na najbliższej sesji, bo wszystko wskazuje na to, że patrząc na pozostałe sesje, no, ta sesja zapowiada się co najmniej na 3 dni, prawda, bo zdecydowanie mniej obciążone tematycznie sesje potrafiły trwać do północy. Tyle dzisiaj. Czy jakieś pytania? Do pana przewodniczącego się odnośnie Olimpii, bo tam pan jest przewodniczącym też komisji sportu, no jest też kibicem. Czy pan nie uważa, że tej spółce grozi w najbliższym czasie w związku z tą całą likwidacja i czy ona ma szansę w ogóle przetrwać? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Szanowni Państwo, my nie chcieliśmy w tej sprawie się dzisiaj wypowiadać, natomiast ja oczywiście mam też swoje przemyślenia w tej sprawie, jednocześnie ogromne obawy. Posiedzenie Komisji Sportu w sprawie tej uchwały, którą pan prezydent zaproponował, na podstawie wyceny, którą pan prezydent nam przedstawił, będzie jutro o godzinie 16. Ja nawet postarałem się, żeby w tej komisji mogli brać wszyscy radni udział, nie tylko radni Komisji Sportu. I proszę państwa, tak jak pan Andrzej Wiśniewski powiedział, my bardzo wiele pytaliśmy o pieniądze, które były topione w Olimpii, zarówno te budżetowe, jak i pozabudżetowe ze spółek. Natomiast proszę państwa, ja mam największą obawę tego typu. Jeżeli ta uchwała przejdzie, co dalej z klubem, co dalej z drużyną, co dalej z piłką nożną Grudziądzą? Czy proszę państwa, my godzimy się na to, że najpierw pakujemy tam, przepraszam za kolokwializm, ogromne pieniądze, a teraz nagle likwidujemy drużynę, która walczy, proszę państwa, chyba po wynikach ostatnio widać, walczy. W związku z tym, co dalej z drużyną, co dalej ze spółką, tak? To jest podstawowe pytanie. Ja nie wiem, czy pan prezydent, bo druga kwestia, czy znajdzie się udziałowiec, tak? Czy w tym okresie pandemii, znajdzie się ktoś, kto po pierwsze kupi drużynę, kupi spółkę akcyjną, a z drugiej strony będzie chciał tam przekazywać kolejne kwoty, tak? Kolejne duże pieniądze, żeby ta drużyna mogła grać dalej w tej, czy może nawet wyższej lidze przyszłości. Więc proszę państwa, na dzisiaj nie mamy wielu pytań, odpowiedzi przede wszystkim nie mamy. Będziemy je stawiać. Ja powiem państwu szczerze, że ja dostałem list od pana przewodniczącego klubu Koalicja Obywatelska, ale również dostałem zaproszenie nagle ze strony pana prezydenta na spotkanie szefów klubów. Proszę państwa, tak jak z nami nie rozmawiano, tak nagle pojawiają się chęć spotkań i rozmów. Dlatego ja nie wiem, ale prawdopodobnie dzisiejszego dnia na tym posiedzeniu, na tym spotkaniu z panem prezydentem będę również proponował, aby niektóre punkty z tego porządku obrad zdjąć. I przede wszystkim, jeżeli chcą rozmawiać, poważnie rozmawiać na temat stawek za gospodarowanie odpadami, to moim zdaniem trzeba ten punkt zdjąć i przystąpić do poważnych, bardzo poważnych rozmów, ale to, co zostało zrobione przez pana Andrzeja Wiśniewskiego z konkretnymi obliczeniami, proszę państwa. A jednocześnie z naszymi postulatami. Postulat dotyczy uszczelnienia, postulat dotyczy oszczędności, ciągle o tym mówiliśmy, postulat dotyczy PSZOK-ów, proszę państwa, tej segregacji śmieci. No kilka jest rzeczy, które trzeba po prostu omówić i uzyskać odpowiedź, a przede wszystkim, proszę państwa, no, a te nowe stanowiska wodociąga, proszę państwa, przypominam, wiceprezes, którego nigdy nie było, ja jestem samorządowcem od 20 lat, nie przypominam sobie wiceprezesa w wodociągach. A powołanie w wodociągach doradcę prezesa wodociągów, a przewodniczący Rady Miejskiej, gdzie pracuje, proszę państwa, i za ile? To nie są te nowo powstałe stanowiska wysokopłatne? W innych spółkach jest podobnie. Dokładnie. Proszę państwa, przyjrzyjmy się temu, czy to tylko mieszkańcy mają płacić za podejmowane decyzje w spółkach? I za każdym razem pan prezydent przychodzi z kolejnymi uchwałami, które dotyczą podwyżek? Albo likwidacji czegoś, proszę państwa? Więc to są podstawowe pytania i my chcemy tych rozmów, poważnych rozmów, proszę państwa, i nie tylko jako szefowie klubów, ale przede wszystkim oczekujemy, że pan prezydent będzie chciał się spotkać z klubem. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze pytanie z uchwały. Czy państwo realnie jako klub liczą, że ktoś poza wami poprze, bo pan powiedział, że jednak gdzieś tam pojawiają się, że ktoś tam chce z wami rozmawiać, czego, co się dawno nie zdarzyło, no jak przygotowaliście projekt uchwały, to chyba jest większa szansa na cokolwiek niż gdyby to miało być zwykła wypowiedź na sesji krytykująca to rozwiązanie przygotowane przez prezydenta, prawda? Nie no, oczywiście mamy nadzieję, że tak będzie, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, oprócz tych wyliczeń, to jest rzetelna, solidna kalkulacja, która pokazuje, że zastosowanie tych stawek jest możliwe i spełnia ten postulat, o którym wszyscy mówią, że to musi się bilansować. Tak, to się bilansuje.
to się bilansuje. Bilansuje się dla MWO, bilansuje się dla miasta. Miasto na, przy tych stawkach, na tym interesie w ciągu 2 lat zarabia około 1 000 000 zł, więc nie widzę powodów, dla których wody deszczowe miałyby się stać źródłem dodatkowych dochodów w okresie pandemii dla miasta ze strony działających tutaj przedsiębiorców, którzy mają całe mnóstwo innych problemów. No i zakładam, że to wszystko opowieści o tym, że serce mamy na dłoni i wychodzimy do potrzeb przedsiębiorców, że to są szczere słowa, a nie opowiadanie bajek. No i teraz to jest test na to, czym te zapewnienia tak naprawdę są. Państwo otrzymacie te propozycje. My je roześlemy również do wszystkich radnych Rady Miejskiej. No i mam nadzieję, że one spotkają się z dobrym przyjęciem, tym bardziej, że proszę Państwa, uchwała, którą proponuje Pan Prezydent i która zawiera no, inne stawki, zawiera to uzasadnienie, które tutaj jest, bo nie chcieliśmy go zmieniać po prostu, mimo że nie. Natomiast nie zawiera żadnych kalkulacji, żadnych wyliczeń. My co prawda, mając trochę doświadczeń, my obawiamy się, że takie wyliczenia do podjęcia decyzji w większości tej Rady mogą w ogóle nie być do niczego potrzebne, bo tak często było. No ale my swoje wyliczenia dla naszej propozycji dajemy. No być może Pan Prezydent zaproponuje coś alternatywnego i pokaże, że się mylimy, jeżeli tak rzeczywiście jest.